teraz Państwa zapraszamy na drugi, na panel drugi doświadczenia. Panel poprowadzi pan Jakub Tecz, który jest również pomysłodawcą otwartych seminariów. Wraz z profesorem Andrzejem Kapustą, tak, to są współpomysłodawcy otwartych seminariów. I przekazujemy głos panu Jakubowi Terczowi. Ja sobie przekażę głos, ponieważ tak sobie zaplanowałem, że może ja będę prowadził na panel. Natomiast Jakub Tercz zrobi takie wprowadzenie. W panelu będą brali udział profesor Paweł Wytniewski, już prosimy, profesor Jadwiga Mizińska, profesor Jarosław Sak i doktor Anna Witewska-Młynarczyk. Prosimy panelistów o zajęcie miejsca. Forma panelu to jest taka bardziej interakcyjna, otwarta. Nawet wykład dialogiczny jest nieco monologiczny. Aczkolwiek każdy z panelistów, ja sobie pozwalam mówić w trakcie tego naszego tutaj przerwy technicznej, każdy z panelistów zaproponował taki roboczy tytuł wystąpienia. One nie są, te tytuły, zobowiązujące. Ja nawet muszę się przyznać, że skracałem te tytuły i być może z nich kształciłem. W każdym razie chcemy, żeby tutaj Jakub Tercz powiedział kilka słów o drogach doświadczenia, czyli zarysował taką mapę, którą my będziemy się posługiwać tutaj w trakcie panelu. Profesor Paweł Wytniewski zapewne powie o hermeneutycznej koncepcji doświadczenia, profesor Mizińska powie o doświadczeniu w jakimś takim wymiarze mistycznym, na przykładzie... Ale nie własnym. Na przykładzie niewłasnym. Profesor Jarek Sak powie o drogach doświadczenia lekarza i pacjenta w takiej perspektywie fenomenologicznej. I doktor Anna Witewska będzie mówiła o doświadczeniu z perspektywy etnologa i antropologa, który zajmuje się przede wszystkim doświadczeniem dzieciństwa. Wydaje mi się, że ciekawe było też, nie wiem czy jest takie słowo, doświadczenie studenctwa. Czyli jakby, ale to już nie będę. Tak, już jest. Więc Jakub Tercz. A jeszcze chciałem taką rzecz, o której zapomnieliśmy z Katarzyną. Pani Justyna Rynkiewicz, która jest tutaj koordynatorką projektu, tak, Przyjazny Uniwersytet. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy, troski, na przykład będziecie głodni albo będziecie zagubieni, to proszę się kierować do pani Justyny. Ona wie wszystko. A teraz proszę Jakuba Tercza o wprowadzenie. Chciałem bardzo podziękować za jeszcze taki ciekawy panel, który wydaje się najbardziej drążyć ten temat, który jest głównym tematem całej konferencji. Czy mnie słychać? Czy to jeszcze bliżej trzeba? Zostałem, jak profesor Andrzej Kapusta wspomniał, zaproszony, żeby narysować pewną mapę doświadczenia, po której będziemy mogli się poruszać. Ale muszę powiedzieć otwarcie już na samym początku, że takiego doświadczenia na samym początku tego wystąpienia i tego panelu moim zdaniem zrobić się nie da. No raz, że to byłoby przed doświadczeniem samego panelu, więc tak a priori, niezależnie od tego, co by się wydarzyło. A dwa, że jest to, że mówienie o mapie w ogóle pojęcia doświadczenia zawsze byłoby jakoś redukcyjne, ponieważ konteksty i w języku potocznym, i w historii, filozofii, w jakich to słowo było używane, są tak różnorodne, że jak wielu innych zresztą pojęć, że mówimy tu o pewnych grach, podobieństwach,
podobieństwach rodzinnych czy grach językowych. I te definicje, czy te ujęcia, te koncepcje, czy te codzienne użycia tego słowa jakoś na siebie zachodzą. Więc mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Mam nadzieję, że w podsumowaniu czy w dyskusji wspólnie dopiero sobie tego rodzaju mapę spróbujemy wypracować. Tytułem wstępu chciałem antropologia doświadczenia tych wszystkich gier językowych, jak możemy używać tego słowa. Wydaje się, że na samym początku przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że chyba chcemy ponad wszystko używać tego słowa jako pewnego rodzaju synonimu przeżycia. To mało tłumaczę może jeszcze. Mam na myśli to, że podstawową jednostką wielkości, nazwijmy to sobie, którą byśmy doświadczeniu jako takiemu przypisywali, i filozofowie często w XX wieku, czy to pragmatyści amerykańscy, czy niektórzy filozofowie kontynentalni, mówili o czymś takim jak intensywność doświadczenia. Czy już powiedzmy sobie synonimicznie, wstępnie, intensywność przeżywania. Co tu mam na myśli? Ja będę do Państwa mówił przez 9, może 10 minut. Przygotowałem tę wypowiedź przez o wiele dłuższy czas. Państwo siedzą tutaj dzisiaj w pewnym godzinę, dwie, może rzeczywiście dwa dni. Wasz czas jest skondensowany. Ja nawiązuję też trochę innym językiem do wcześniejszego panelu. Sama jednostka czasu, przepraszam za dualizm, ta sama jednostka czasu zegarowego może być w różny sposób skondensowana, może być w różny sposób wypełniona, może być, krótko mówiąc, w różny sposób intensywna. Wykład może być nudny, wtedy będzie się ciągnął w czasie, wtedy jest mało intensywny i tak dalej. Wydaje się, że mówiąc antropologia doświadczenia, w najbardziej ogólnym sensie interesują nas doświadczenia, które w jakimś sensie właśnie kondensują właśnie to doświadczenie, czy też to przeżycie. W małej jednostce czasu, w małej jednostce przestrzeni mieści się dużo. Mówimy wtedy, dużo się dzieje. Ale nie zawsze tak było. To spostrzeżenie jest charakterystyczne, jak mówiłem, wydaje się, dla wielu filozofów współczesnych, ale nie zawsze tak było, że pojęcie doświadczenia było związane właśnie z tym przeżyciem, jego jakoś pojętą intensywnością. Ciekawy kontekst, o którym wydaje mi się, że warto wspomnieć i nie mam wątpliwości, że zostanie użyty w panelu, to kontekst charakterystyczny, wydaje się, że głównie wyrazisty przede wszystkim w XVII wieku, w sporze czy w dwóch rozwiązaniach problemu źródła wiedzy. Otóż ciekawe jest, że bardzo często czy w kontekście naukowym, tak, w kontekście prawomocności nauk, skąd i w jaki sposób nauki mają konstruować swoją wiedzę. Jest to więc kontekst stricte epistemologiczny. I takie warto wspomnieć dwa skrajne czy dwa wyraziste modele różniące się od siebie, w jakiś sposób się uzupełniające z tego samego powodu, zaproponowali Leibniz i Hume. U Leibnica jest to wyraziste dlatego, że Leibniz, zastanawiając się, skąd pochodzi nasza wiedza, mówił, że cała nasza wiedza pochodzi z intelektu, z myślenia, czy też z rozumu, czy też z analizy pojęć, a nie z doświadczenia. On nie mówił wprawdzie, że doświadczenie miało być iluzją. Mówił tylko, że jest rzeczywisty na swój sposób, ale mówił, że jest iluzją jako źródło wiedzy. Ten przykład Leibnica możemy sobie zrozumieć najprościej w pewnym przerysowaniu, jako różnicę pomiędzy tym, czy zaufamy pojęciom, które są zawarte na ulotce leku, czy też musimy przetestować to na sobie. Inne stanowisko zajmował David Hume. To był empirysta, nieracjonalista. Hume zadawał sobie pytanie o to, skąd wiemy, w najprostszej formie, skąd wiemy, że jutro wstanie słońce. Otóż Hume mówił, że w doświadczeniu nic nas o tym nie poucza. A jednak, mówił Hume, nie podważał wiedzy, zastanawiał się, skąd właśnie ta nasza pewność wiedzy może wynikać. A jednak mamy tę pewność, że jutro także wstanie słońce.
I odrzucając, on odrzucał koncepcję leibnicjańską, stwierdził, że cała nasza wiedza ma właśnie oparcie tylko w doświadczeniu. Mówił, że jest to tylko nawyk. Jego odpowiedź jest krótka, zamyka się w tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pewne doświadczenia właśnie się powtarzają, czy pewne fenomeny, czy pewne, to możemy nazwać wiedzą właśnie. Pewnej syntezy na marginesie warto wspomnieć tym dwóch stanowisk tego, że wiedza pochodzi z doświadczenia, czy też stanowiska Davida Huma, czy też drugiego komplementarnego stanowiska Leibnica, zgodnie z którym wiedza pochodzi z analizy pojęć, czy też z intelektu. Proponował Immanuel Kant oczywiście. To jest ta słynna nauka o dwóch liniach poznania. Tutaj Państwo, którzy są wykształceni filozoficznie, przepraszam za pewien shift, pewne przesunięcie znaczeniowe, ale posługuję się nim, żeby pokazać pewien prosty zarys historyczny. Doświadczenie jako pewnego rodzaju przeżycie wiążemy już nie właśnie w kontekście naukowym, wiążemy najczęściej, czy między innymi z filozofią egzystencjalną. I o nich należy tak pokrótce wspomnieć, przynajmniej w tym kontekście, co ona robi. Jest to minimalne podobieństwo, no jest to może jest pozorne, ale na potrzeby tego skrótu do empiryzmu. O tyle, że skoro nie możemy być pewni naszego doświadczenia, a powinniśmy być w jakimś sensie na nie otwarci, to egzystencjalizm powołuje ten moment. Powołuje tę możliwość, że w naszą codzienną rzeczywistość może po prostu coś się wkraść. Camus w jednym ze swoich opowiadań pisze o tym, że taka wdzierająca się w moment czegoś przypadkowego, spala się jakaś żarówka, gaśnie prąd, może być drobiazg zupełny, a to być może mogą być jakieś momenty właśnie przebudzenia. Filozofowie kontynentalni potrafią czasem pisać, że wdziera się wtedy realne. Czy wdziera się wtedy realne, o tym ja nie wiem, ale wiem, że takie momenty mogą być. I to także zostało podchwycone przez filozofów i ma swój użytek w historii filozofii. Zanim ten XX francuskojęzyczny egzystencjalizm narodził się, jego podwalinę i wielką inspirację, właśnie wypracowując inne niż wcześniej pojęcie doświadczenia, w sensie bardzo do niego przyczyniając, przedstawił Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, o jego pojęciu doświadczenia można mówić w takim, koncentrując się na pewnej afektywności, o lęku czy stosunku do Boga, o którym pisał, ale ciekawsze, warte wspomnienia, wydaje się to, co pisał o sposobie, w jaki, pozwolę sobie powiedzieć tak, odkrył swoją własną sferę wewnętrzną. Otóż jeśli mówiłem, że problemem Huma było to, czy słońce jutro wstanie, to Soren Kierkegaard miał swoje słońce, ona się nazywała Regina Olsen i przeżywał nieszczęśliwą miłość do niej, pisząc o tym wspaniałe karty filozoficzne i w ten sposób, ale co jest tu klucz, próbował powtórzyć swoją miłość. Tak? Znów przepraszam za dualizm, który być może Kierkegaardowi nie był tak bliski, jak w tej wypowiedzi. Próbował nieudolnie oczywiście, bo tego zrobić nie możemy, swoją miłość w świecie zewnętrznym, ale wiedział, że tego zrobić nie może. A więc mógł i wiedział, że może to zrobić tylko i wyłącznie w własnym świecie wewnętrznym. Tak mówiąc najprościej. Nie należy tutaj szukać sytuacji patologicznych, to byłoby wydaje się nie w porządku zupełnie w stosunku do Kierkegaarda. To, na co zwrócił uwagę w ten sposób, to, że istnieje pewne specyficzne, wewnętrzne, duchowe powtórzenie, które przypisywał pewnym głębokiej, jeszcze 2 minuty, nazwijmy to przeżycie psychiczne. Te ostatnie 2 minuty naszego doświadczenia tutaj, mam nadzieję, że nie za bardzo intensywnego, bo jest ciekawe, że historii filozofii opowiada się przeskakując po 100 lat, i ona wtedy też, a wtedy właśnie może dopiero jest intensywna w takiej kondensacji, ale to mniej więcej byłoby coś takiego. Kontekst, który chciałem na sam koniec zarysować, bo ja przez ostatnich parę dni zastanawiałem się intensywnie właśnie
co jest wspólne dla tych i dziesiątek innych ujęć, kontekstów, doświadczenia. Otóż wydaje mi się, że jest to kontekst polityczny czy społeczny, to znaczy niezależnie od tego, czy mówimy o doświadczeniu w kontekście naukowym, pewnej wiedzy eksperckiej czy innej, czy wikłamy się we współczesne wersje problemów Leibnica i Hume'a, czy mówimy o pewnym doświadczeniu przeżyciowym Kierkegaarda. Byłem proszony, żeby powiedzieć, że jest całościowe. Ono jest całościowe dlatego, że obejmuje całe życie właśnie w czasie. Zresztą nawiązując do wcześniejszego, przede wszystkim dlatego, do wcześniejszego referatu. Niezależnie od tych wszystkich kontekstów, mam takie drobne przekonanie zresztą od referatów, które będą za chwilę mówione. Ważne jest to, żeby pamiętać, że inaczej, postawię taką tezę, że nie istnieje coś takiego jak doświadczenie indywidualne w mocnym sensie tego słowa. Może by oczywiście o tym dyskutować i chciałbym, ale chciałbym obudzić takie sformułowanie, aby myśleć o tym, że nasze doświadczenia mają, mogą mieć i często bez naszej wiedzy mają pewnego rodzaju impet społeczny. I przedłużę sobie o minutę, pozwolę, nasze doświadczenie jeszcze wspólne. I tak na tym myśl wpadłem, szukając w swojej wewnętrznej bibliotece, miałem takie doświadczenie. Przypomniałem sobie książkę Polityka doświadczenia Ronalda Davida Lange'a. I Lange kreśli tam taką dosyć, powiedzmy wprost, przesadzoną. Ona jest dosyć właśnie intensywna, ale jest też momentami naiwna. Opozycję między doświadczeniami a opresyjnymi formami kultury. Nie tylko w kontekście psychopatologicznym, w ogóle. Ale co jest tam bardzo interesującego? Oprócz interesujące jest to, że wypracowuje coś, co nazywa fenomenologią społeczną, która uważa, że jest bardzo uproszczona wersja fenomenologii, ale jest interesująca o tyle, że zwraca naszą uwagę w fajnej, eseistycznej, co najmniej formie na to, że nie istnieje doświadczenie izolowane, to znaczy nie istnieje w tym ujęciu oczywiście moje doświadczenie jako mnie tylko i wyłącznie, ale on chce się w tym badaniu, w tym odsłanianiu koncentrować na doświadczeniu społecznym. Czy mogę odczytać cytat i powiedzieć tu? Jest fragment właśnie z książki Polityka doświadczenia, który zobrazuje, czym jest wierność doświadczeniu, którą wszyscy powinniśmy mieć, skoro jesteśmy na konferencji Antropologia Doświadczenia, bo być empirystą to być po prostu wiernym doświadczeniu. Oczywiście problem jest, co to doświadczenie oznacza. W ten sposób to też nas wprowadza w tematykę szeroko pojętej psychopatologii czy psychiatrii, które celowo chciałem uniknąć w tych wcześniejszych słowach. To są słowa Emila Kreperlina, konwencjonalnego, nazwijmy to, psychiatry z XIX wieku, który Lange przytacza, żeby pokazać swoje stanowisko krytyczne, pisze tak. Mimo wielkiego zmęczenia pacjentka w wieku 24 lat znajduje się w ciągłym ruchu, posuwając się kilka kroków w przód do kilka w tył. Włosy zaplata jedynie po to, by za chwilę znów je rozpleść. Próbując ją unieruchomić, napotykamy nieoczekiwanie silny opór z jej strony. Gdy staje naprzeciwko niej z wyciągniętymi ramionami, wykonuje gwałtowny zwrot w tył i wyślizguje się z mych ramion. Jeśli się ją mocno trzyma, jej twarz zazwyczaj zastygła i bez wyrazu wykrzywia się w żałosnym płaczu. Ponadto zauważmy, że w palcach trzyma pokruszony kawałek chleba. Opanuje, gdy próbujemy go jej odebrać siłą. Pacjentka w ogóle nie zwraca uwagi na to, co się wokół niej dzieje. Jeśli jednak ukujecie ją, nawet jeśli ukujecie ją w czoło i głąb, ona zaledwie skrzywi się lub powróci i z igłą tkwiącą nieruchomo w czole podejmie na nowo swą niepokojącą wędrówkę. Otóż to, co Lange nazywa w książce Polityka doświadczenia fenomenologią społeczną, miałoby polegać na odsłanianiu właściwej natury relacji właśnie na przykład w tego rodzaju sytuacji jawnie przemocowej. Tu cały arsenał Foucault można by wyłożyć razem z figurą lekarza i tak dalej. To jest jakoś znane, o tym mówiliśmy w zeszłym roku, już na początku, stąd też chciałbym o tym przypomnieć. Ale to byłby właśnie ten interesujący kontekst, który chciałbym zamknąć.
Być może antropologia doświadczenia zawsze powinna się do człowieka jako jednostki, która jest w świecie, która jest z innymi, a nie jest tylko dla siebie odwoływać. I mam nadzieję, że nawet jestem przekonany, że w kontekście mistycyzmu, w kontekście antropologii, o której będzie mowa, czy hermeneutyki, ten trop będzie bardzo istotny i być może też poprzedni, które powiedziałem, w kontekście wiedzy, w kontekście przeżycia całościowego czasu Kierkegaarda, formy powtórzenia wewnętrznego i tych paru innych będą przydatne. To przepraszam, że tak przedłużyłem. Dziękujemy Jakubowi Terczowi. O Kierkegaardzie to aż strach mówić, kiedy to Dominika Boroń jako specjalistka od Kierkegaarda. W każdym razie przechodzimy do panelu. Najpierw profesor Paweł Bitniewski. No, ja chciałbym, żeby może każdy z panelistów, jak już mówimy o tych drogach doświadczenia, próbował przynajmniej, nawet będąc na wysokim poziomie teoretycznym, jakoś odwoływać się do swojego doświadczenia, o ile to jest możliwe. Państwo zauważyliście, filozofowie zawsze potrzebują więcej czasu na to, by powiedzieć to, co chcieliby powiedzieć, niż mają. Bierze się to na ogół ze skrupulatnego sumienia filozoficznego. Tutaj przychodząc do Państwa, zastanawiałem się, jaka jest forma właściwa dla takiego wystąpienia, które trzymałoby się w krótkim czasie, jaki nam jest dany. To, proszę Państwa, forma diatryby. Bez specjalnych skrupułów, trochę napastliwa i krytyczna, a trochę zachęcająca do czegoś. Tak właśnie chciałbym potraktować swój temat, czyli coś, co nosi nazwę teorii doświadczenia hermeneutycznego. Jest to taka właśnie teoria, która z jednej strony jest trochę napastliwa i krytyczna, a trochę zachęcająca do zmiany orientacji w naszych praktykach uczestnictwa w otoczeniu kulturowym, w jakim się znajdujemy. A więc będę postępować właśnie w ten sposób, od tej trochę nawet napastliwej, może niesprawiedliwej krytyki do pewnej zachęty. Otóż pojęcie doświadczenia hermeneutycznego jest pojęciem krytycznym. Pojęciem, którego jedna z motywacji zawiera się w krytyce tego, co jest pewnego rodzaju rozstrzygnięciem i tradycją myśli nowożytnej, myśli filozoficznej, która doświadczeniu, czy pojęciu doświadczenia narzuca taką formułę epistemologiczną. Ona jest tak, że doświadczenie to w istocie rzeczy treść poznawcza doświadczenia. I tak zubożone pojęcie doświadczenia, ono ukształtowało nie tylko sposób rozumienia doświadczenia, ale też wpłynęło na sposoby doświadczania. Ukształtowało pewien rodzaj wrażliwości, która wszystko to, co w doświadczeniu nie jest treścią poznawczą, po prostu marginalizuje, eksponując za to wszystko to, co podkreśla przedstawienie jako wartość dla naszego bytu. Człowiek jako lustro, człowiek jako pewna przestrzeń odbicia, refleksji, reprezentacji, to właśnie taki nowoczesny czy też nowożytny obraz tego, jak sami siebie po prostu doświadczamy. Można sądzić, idąc za tą koncepcją gadamerowską doświadczenia hermeneutycznego, że rezultat takiego pojęcia doświadczenia i ukształtowania tej wrażliwości prowadzi
do samouprzedmiotowienia po prostu. A więc wraz z takim pojęciem doświadczenia, które przybiera postać formuły epistemologicznej, zatracamy w istocie zdolność do przeżywania tego, że doświadczenie jest procesem, którym aktywizują się nasze własne siły i ten sposób ukształtowania naszej wrażliwości przekształca nas w istotę reaktywną. Tymczasem, jak chce tego Gadamer, doświadczenie w pełniejszym zakresie określa raczej naszą przynależność do bytu, który sami możemy doświadczać, jak i nas samych jako należących do tej sfery. Otóż, że doświadczenie jest nie tylko reprezentowaniem, a treść poznawcza doświadczenia jest nie jedyną i nie jedynym składnikiem, który jest warty filozoficznego namysłu, tego właśnie chcę dowieść filozofia hermeneutyczna, która się posługuje w taki polemiczny sposób własnym pojęciem doświadczenia hermeneutycznego. Gadamer przywołuje pewną formułę doświadczenia, która jest dosyć odległa od tej tradycji, którą wskazałem, i chętnie posługuje się pewnym fragmentem z encyklopedii filozoficznej Hegla jako argumentem właśnie w tym sporze o doświadczenie, czyli w sporze o nieokrojone pojęcie doświadczenia. Ja Państwu przywołam to zdanie, które chętnie on przywołuje z Hegla. Hegel pisze: zasada doświadczenia zawiera nieskończenie ważne określenie, że aby przyjąć i uznać za prawdziwą jakąś treść, człowiek musi sam przy tym być. A dokładniej, że taką treść ma on znajdować jako pozostającą w jedności i zespoloną z jego pewnością samego siebie. W istocie rzeczy, argumentuje Gadamer, w doświadczeniu hermeneutycznym nie o to chodzi, co robimy, co powinniśmy robić, ale chodzi o to, co się z nami dzieje. Doświadczenie musi wobec tego spełnić jego praktykowanie. Pewien wymóg uczestniczenia w bycie tego, kto doświadczy. Każde postrzeganie, tu z kolei przywołuje Gadamer Arystotelesa, to jak się wyraża Arystoteles, aesthesis aestheseos, czyli postrzeżenie jest postrzeżeniem postrzegania. Doświadczenie, a składnikiem istotnym jego jest właśnie to, że jesteśmy świadomi tego, że ono się dokonuje i że my jesteśmy uwikłani w pewną sytuację, w której ono ma dla nas sens nie tylko poznawczy. No więc wedle Gadamera tylko tak można przy tym być, co doświadczane, to znaczy ze świadomością przynależności do tego, co doświadczane. I teraz jeśli przeniesiemy to na świat kultury, tego rodzaju sformułowania, to chodziłoby tutaj o świadome uczestnictwo w procesie, w którym myśli się o kulturze w taki sposób, że wytwarza ona swoje własne treści, a zarazem tego, który jest w stanie te treści odczytywać. Jest ona zatem jednocześnie środowiskiem, przedmiotem i dyspozycją nas samych. Nie ma to doświadczenia charakteru po prostu czysto zmysłowego. Kieruje się jako pewna praktyka zakazem samouprzedmiotowienia.
jest pewnym sposobem przeżywania siebie samego w związku z, moglibyśmy powiedzieć, chyba tradycjami i idąc za Gadamera, albo kontekstami kulturowymi, które są tym naszym środowiskiem, przedmiotem, ale także częścią nas samych. Krótko mówiąc, Gadamer zachęca nas do zmiany orientacji, sposobu posługiwania się tymi przedmiotami, sobą samym i środowiskiem, w jakim funkcjonujemy. Ta zmiana ma polegać na kreowaniu doświadczeń, które mają zdolność kształtować nasz własny byt, a nie są po prostu reprezentacjami czegoś, co jest poza nami samymi. Praktykowanie tak pojętego doświadczenia jest w związku z tym potwierdzeniem czegoś, co można by przyjąć, co można by uznać za najbardziej realistyczny wątek myślenia hermeneutycznego. Doświadczając tego środowiska kulturowego, przyjmując na siebie jego wpływy i oddziałując na nie, potwierdzamy po prostu realność naszej własnej egzystencji w tym właśnie środowisku. Paradoks tego samouprzedmiotowienia, które jest efektem okrojenia doświadczenia przez tradycję filozofii nowożytnej, polega na tym, że w gruncie rzeczy owo samouprzedmiotowienie odrealnia podmiot, czyniąc go po prostu odbiciem, reprezentacją w jakichś tworach, których byt dla nas samych nie jest wówczas jasny. Kończąc, mogę powiedzieć, że w związku z tym ta krytyka i ta zachęta mają być może dla nas współcześnie pewne dodatkowe znaczenie, którego Gadamer nie przewidywał. Otoczeni bowiem jesteśmy różnego rodzaju reprezentacjami w sposób, który już być może doskwiera nam bardziej niż tym pokoleniom, czy temu pokoleniu, do którego należał sam Gadamer. Być może na tym polega wybór, przed którym stoimy w tej chwili, wybór uczestnictwa w kulturze. Po której stronie droga jest wolna, czy po tej stronie, którą wskazywał Gadamer, czy raczej wolna jest po tej stronie, którą wskazało nam te tradycje filozofii nowożytnej, o tym pewnie za jakiś czas się przekonamy. Na tym kończę. A Pawle, powiedz mi, a ty masz jakieś hermeneutyczne doświadczenia? Miałeś jakieś? Już coś powiedzieć? Proszę Państwa, odpowiedź jest nadto oczywista. Prawie wyłącznie. Inaczej nie zajmowałbym się tego rodzaju teoriami. Ale jak Państwo chcecie, proszę bardzo, możemy, wiem, że są warsztaty, prawda? I jestem gotów do tego, zaproponować Państwu warsztaty z tegoż. Nie jest to wcale trudne. Wręcz przeciwnie. Choć może potrzeba pewnego zaangażowania, żeby się wytrenować w praktykowaniu tego doświadczenia. Takie wrażenie, że się wymknąłeś, ale trudno. Teraz profesor Jadwiga Mizińska, również wieloletnia naukowczyni.
pracuję przez wiele lat na UMCS-ie, bo myślę, że u nas, nasze. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, skoro wolno zadawać pytania dociekliwe, to ja mam trzy takie. Po pierwsze, czy mogę na stojąco, żeby zdementować wieści o mojej zgrzybiałości. Po drugie, zapytaj, dlaczego się Państwo dowie, wszyscy uśmiechają. Ja rozumiem, że Maciek i Asia Wodzińscy, że sam profesor Szymon Gruber, ale do pani Ania, którą poznałam przed chwilą, chciałam się upewnić, czy wy się do mnie uśmiechacie, czy się ze mnie wyśmiewacie. Jeśli tak, to chcę wam podać od razu przyczynę. Mianowicie jestem ofiarą aparcji i w związku z tym, żeby w wasze zamienić w waszą sceptycyzm waszego uśmiechu, zmienić mój charakter, proponuję i zapraszam, żebyście mi stanowili moje pogotowie afetyczne, efektowne. Jak się zapnę, to mi podpowiadajcie i albo stawiajcie właściwe słowa. Obiecujecie? Proszę potwierdzić uśmiech. Mój temat jest właściwie nie moim tematem, ponieważ nigdy nie zamierzałam celowo, świadomie zajmować się doświadczeniem mistycyzmu, które mi się przytrafiło w związku z włączeniem się po Bieszczadach. Pewnie Państwo macie podobne doświadczenie i wspomnienia, to ostrzegam, żebyście omijali starannie Solinę. Bo właśnie tam, a dokładnie poznałam bohatera mojej opowieści, ale także książki, którą pokazuję, a być może i pozwolę dotknąć. Tytuł tej książki brzmi tak: Pustelnik Janu, autobiografia mistyczna. Mogę zdradzić nie tylko jego imię, ale również nazwisko. Nazywa się Jan Darecki. Ale znany jest i chce sam występować pod takim i tytułem, bo mieliśmy przecież powiedzieć, że to profesor. Do tej książki pozwoliłam sobie napisać wprowadzenie. Ono tutaj istnieje w tej książce. Poprzedza tekst. I jeśli tekstem jesteście zaciekawieni, to bardzo proszę sobie przejrzeć. Polecam w szczególności kolorowe, piękne fotografie naszych wspólnych znajomych, przyjaciół. I ostrzegam, że dalszy ciąg tej książki może się pojawić wkrótce. Nie bądźcie zdziwieni, że znajdziecie tam być może także swoje fotografie. Może zacznę. Postaram się w krótkich takich dyspozycjach przedstawić to, co miałabym do przedstawienia.
przede wszystkim pomyślałam, poszukałam najkrótszych z możliwych, najkrótszych z możliwych definicji, czym jest w ogóle mistyk. I trafiłam na takie określenie u świętego Jana od Krzyża. I brzmi tak. Mistyka to mistrzostwo w wierze. Mnie się wydaje ono niesłychanie trafne, lakoniczne, ale również głębokie. Z wyjaśnień terminologicznych podam tylko odróżnienie, ale też nie będę się nad nim rozwodziła. Mianowicie odróżnienie mistyki i mistycyzmu. Myślę, że to temat na specjalne, na nawet rozprawy. Postaram się przedstawić Państwu osobliwości mistycyzmu pustelnika Jana. Ale w kontraście, czy też może na tle dzieł świętego Jana od Krzyża, który też okazał się być mistrzem dla mojego, naszego, mam nadzieję już wkrótce, pustelnika Jana. Otóż oczywiście jest to ogromny skrót, właściwie tylko z tych temat. Otóż jakby sobie to najkrócej wyliczyć, na czym polega owo mistrzostwo w wierze? Więc przede wszystkim mistyk charakteryzuje się, czy odznacza maksymalną, że tak powiem, głębokością, ale również realizmem osobistej wiary. Każde z tych słów wymaga podkreślenia kolorowym flamastrem. Głębokość, realizm charakter osobisty, czy wręcz intymny. Po drugie, w odniesieniu postaci, raczej osoby Chrystusa, idzie o pełnię objawienia. W kolejności mistyk doświadcza dynamiki życia teologicznego. Czyli nie jest to jakiś zakrzepły stan, ale właśnie dynamika procesualności życia teologicznego mistyka. Najbardziej zawsze mnie porusza taki objaw i symptom mistycyzmu, jakim jest przeżywanie ciemnej nocy wiary, ciemna noc wiary i milczenia Boga. Następny element to kontemplacja Jezusa ukrzyżowanego. Cały czas mówimy o świętym Janie od Krzyża. Ostatni. Mistyk swoją, może nie tyle swoimi słowami, co postawą, wyraża powstanie dla całego świata,
dla tych, którzy Bisek staje się przewodnikiem dla szukających Boga. Przy okazji tego punktu Ciemna noc wiary i milczenia Boga chciałam Państwa odesłać do pięknej książki Podróż do wolności Juana Antoniego Marcosa z takim podtytułem Doświadczenie mistycyzmu ujęte w metafory z życia codziennego według świętego Jana od Krzyża. Zwracam uwagę na niesłychanie wielką rolę metafory w języku mistycznym graniczącym z poezją. Więc mamy jak do tej pory zarysowany jak gdyby punkt odbicia, punkt pewien model mistycyzmu, mam na myśli tutaj na razie tylko europejski. I na jego tle przyjrzyjmy się, czym odbiega i czym się upodabnia mistycyzm w wydaniu Pustelnika Janka. Kiedy zastanawiałam się, kiedy w ogóle poznałam, natknęłam się na osobę Jana Pustelnika w Bieszczadach, nawiasem mówiąc, nieprzypadkowo to ja go szukałam i go znalazłam przy grabieniu liści. I wtedy miałam okazję doświadczyć osobiście, że istnieje z tymi grabiami. Po jakimś czasie, po kilku latach naszej znajomości i przyjaźni, kiedy pisałam wprowadzenie do tej autobiografii Pustelnika i zastanawiałam się, jak najkrócej wyrazić istotę doświadczenia mistycznego w wydaniu Pustelnika. To użyłam metafory widziałem, nie widziałem. I teraz kilka punktów, na czym polega to widzenie niewidzialnego, jeszcze raz podkreślam, w wydaniu Jana Darewskiego. Gdyby powiedzieć najkrócej, czym różnią się mistycy od ludzi wspaniałych, ale nieobdarzonych, a talentem do mistycznym, to by powiedzieć, czym się różni od fenomenologa. To właśnie to, tym, że mistyk widzi niewidzialny. A czy fenomenolog widzi niewidzialne? Nie widzę takich fenomenologów. Więc to nas odróżnia, że nasze oczy, choćby nawet nie wiem jak utalentowane i piękne, potrafią ujrzeć tylko to, co zatrzymują się na pewnej granicy widzialności. Natomiast mistyk przebija tę zasłonę i widzi to, co jest poza wszystkim, poza widzialnym. I teraz może troszkę konkretów na temat
tej specyfiki przygód, doświadczeń pustelnika. Po pierwsze, kiedy się bliżej zapoznałam i zaprzyjaźniłam Janą i dopuścił mnie do przeczytania jego intymnego dziennika mistycznego, to okazało się, że tym, co było najbardziej poruszającym i niewiarygodnym, a czego on doświadczył, były takie trzy zdarzenia. Po pierwsze, objawił mu się Chrystus, tutaj krąży książka z obrazem namalowanym. Jan widział te oblicze Chrystusa. Zostało ono namalowane według jego wskazówek. I wisi w chacie pustelnika. Jest to Chrystus płaczący krwawymi oczami. Jan go widział, płakał z nim razem. Po wtórne doświadczył Jano objawienia Ducha Świętego. Pokazał mi, ja was zapraszam tam i razem staniemy na takim stopniu drabiny wiodącej w górę do tych jeziora, na którym Jano ujrzał, oczywiście słowo ujrzał jest też metaforyczne, Ducha Świętego unoszącego się nad Soliną, akurat w tym miejscu. I wreszcie po trzecie, najbardziej poruszające i najmniej dla większości ludzi wiarygodne, dla niego również czasem też. Mianowicie Jan ujrzał Boga, Pana, oblicza Pana Boga twarzą w twarz. Więcej z jego opisów wynika, że Bóg wziął go na ramię, pochylił się nad nim. Wziął go w objęcia. Ja poprzestanę tylko na tych trzech elementach, żeby podkreślić ich bardzo taki wyrazisty charakter, ale również, żeby podkreślić, że to, co dla Jana samego było, to było absolutnie niepowątpiewalne i oczywiste dla wielu jego znajomych, ale także sceptyków, wydaje się niewiarygodne, ponieważ na jednym tylko punkcie się skupię, ponieważ wynika, że ze Starego Testamentu wynika, że raz tylko w dziejach, że tak powiem, boskim zdarzyło się takie dwukrotnie widzenie Boga, człowieka twarzą w twarz. Proszę Państwa, ja może tylko zaanonsuję wszystkie okoliczności i szereg doświadczeń związanych z mistycyzmem i przede wszystkim
z dramatem wiary, powiedziałabym. Bo teraz chciałabym jeszcze zaznaczyć i podkreślić, że osobliwości posternika Jana. W jakimś sensie przygody mistyczne Jana w dużej mierze są podobne, czy nawet czasami analogiczne z Janem od Krzyża. Natomiast okoliczności, w których funkcjonuje i działa do tej pory szczęśliwie, są bardzo właśnie osobliwe i gdyby ktoś chciał sobie gdybyśmy chcieli podkreślić te osobliwości oryginalności, to przede wszystkim niedowierzania sprowadziłyby się do tego, że kiedy po raz pierwszy moi przyjaciele z naszego Instytutu ze Zlotów Filozoficznych zetknęli się, ja im przywiozłam, przyprowadziłam pustelnika, to zapytali chórem, co z ciebie za pustelnik? Jaki z ciebie Janów pustelnik, skoro w tej twojej pustelni aż się roi od ludzi, przyjaciół, znajomych, przechodniów. Pustelnia, gdzie gęstość zaludnienia na metr kwadratowy przekracza wszelkie dopuszczalne normy. Po pierwsze, a więc Jano jest otoczony ludźmi. Po drugie, co to za mistyk, który jeździ samochodem? Zapada jest do grad. Ale w dodatku jeszcze używa komórki. Więc to jest drugie zdumienie, prawda? Paradygmat pustelnika jakby wyklucza możliwość kontaktu osobistych, publicznych, ale kolejne zgorszenie związane z pustelnictwem Jana jest to, że jest człowiekiem niesłychanie medialnym. Może od czasu do czasu sami trafiliście na wywiady udzielane w telewizji, czy w radiu, czy w prasie. Ponadto Jano jest inicjatorem, organizatorem zlotów leśnych ludzi, które trwają już kilkadziesiąt lat. Co roku w Bieszczadach odbywa się wielki zlot gromadzący około 200 osób. Są to głównie artyści, ale także, pomóżcie mi, filozofowie także, zwykli ludzie. Artystach już nie mówię. To trwa 2 czy 3 dni. Otóż można byłoby jeszcze wymieniać inne elementy świadczące o tym, że albo Jano nie jest pustelnikiem, albo że pojęcie pustelnika nabrało zupełnie innego sensu. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że chociaż jesteście tacy grzeczni, że nie jest przerywać, że najwyższy czas, żebym sobie sama przerwała. I chciałam tylko powiedzieć na koniec taką rzecz, że ja, jeżeli
odwołując się do pięknego pojęcia Julii Krystewej, spopularyzowanej przez naszego przyjaciela Tomka Kiczyńskiego. Podmiot w procesie. Otóż wydaje się, że każdy porządny podmiot powinien być w procesie. I w związku z tym nie mam za złe pustelnikowi, że on się zmienia w trakcie, ale przestałam też mieć za złe samej to, że po pięciu ponad latach mojej znajomości przeszłam różne fazy mojego stosunku do pustelnika. W pierwszym momencie było to zachwycenie, zafascynowanie, jak to mistyk grabi liście, robię czego, a jednocześnie studiuję bez końca pisma, zarówno święte, jak i filozoficzne, które ja mu dowoziłam do plecakiem. Jeszcze niektóre nie rozpakowane. Więc z jednej strony byłam oczarowana, zafascynowana, zadziwiona. Jednakże z czasem ta fascynacja zaczyna się może nie tyle osłabiać, co nabierać takiego elementu dystansowania się. Ten dystans bierze się stąd, że po pierwsze w pewnym momencie przestraszyłam się narastającego zainteresowania pustelnikiem. On zaczął być rozrywany po prostu. Mimo że się było do niego dopchać. Po drugie, czyli ta medialność, doszło do takiej antytezy. Ktoś, kto powinien być ukryty, stał się nad wyraz wyraźny. Po drugie, po przestudiowaniu tej książki, może go nabrać różnych wątpliwości, także teologicznych, ale to o tym nie czas wspominać. Na samym końcu jest, chciałam się podzielić znowu z jednocześnie z fascynacją i ze sceptycyzmem w odniesieniu do centralnych postaci dla Jana Pustelnika. Otóż bohaterem jego wiary, ale także książki jest postać Jezusa Chrystoforosa, czyli figura Chrystoforosa. Na czym polega ta figura? Że mianowicie Jano przedstawia siebie jako kogoś, kto nosi Chrystusa. Czy ja dobrze się zrozumiale wyrażam? Jest Chrystus, prawda? I osoba, która chce dźwigać Chrystusa, nosić Chrystusa. Ja to operuję taką sentencją. Im mniej noszącego, tym więcej noszonego.
Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że ta obraz czy prezentacja i może Państwa tylko rozdrażnić, ponieważ ona jest ani niekompletna, ani niepogłębiona, ale z drugiej strony można by to uznać za jej walor, bo dopóki żyjemy ja i pustelnik, to ciągle jesteśmy oboje niekompletni. I bardzo jestem ciekawa, co ostatecznie, jeśli istnieje jakaś ostateczność w tej mierze, wyniknie z przygód mistyka pustelnika. Dziękuję bardzo za wytrwałość. Dziękuję panie profesor. Takie pytanie, czy pan profesor miała, czy miała doświadczenia mistyczne? Jest to przeżycie. Jest to pytanie. Jest to niedyskretne. Każda odpowiedź będzie niepełna i nie całkiem prawdziwa. Czasem mi się zdaje, że tak, do tego stopnia, że nawet je opisałam powieści pod tytułem Róż. Ale jak przeczytacie, nie dowierzajcie, że to dobry opis. Z bieżącego, ale nie wiem, jak się nazywa bieżący. 16. Aha. Już wiem, że naprawdę do takiej dezonimacji. Aha. Dobrze, dziękujemy pani profesor. Teraz głos zabierze Jarosław Sach, kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego, lekarz i filozof Wiednia. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Po raz kolejny, bo wyszło, też miałem przyjemność zgodnie z zaproszeniem od profesora Andrzeja uczestniczyć w tych niezwykle interesujących spotkaniach. Postaram się w miarę zwięźle, bo tak czas już u nas troszkę tam podgania. Zaawansowałem, jeżeli chodzi o mój głos w dyskusji, taką analizę dwóch perspektyw, perspektywy pacjenta i lekarza. Generalnie chciałbym przy tym moim wystąpieniu na temat doświadczeń czy dróg doświadczenia odnieść się do medycyny i do koncepcji takiej pani doktor Kay Toombs, lekarki amerykańskiej, która jednocześnie pod wpływem własnych doświadczeń chorobowych, występując również w roli pacjentki i wykorzystując własne fascynacje fenomenologią, napisała taką dosyć ciekawą książkę The Meaning of Illness, Phenomenological Account of the Different Perspectives of Physician and Patient, czyli dwie perspektywy pacjenta i lekarza. Mnie zresztą też na co dzień zmagającego się z różnymi chorobami u pacjentów, ale również mającego jakieś tam doświadczenia dosyć istotne w chorowaniu osób bliskich, nawet i w umieraniu ich. Zawsze też mnie interesowało, fascynowała ta dwoistość perspektywy. Jeszcze jak byłem studentem, pamiętam na stołówce spotkałem takiego mojego kolegę anestezjologa, już dosyć doświadczonego, starszego oczywiście ode mnie, wtedy byłem studentem, on już miał praktyki ponad 10 lat w zawodzie, który z niezwykłym podnieceniem wręcz, fascynacją opowiadał i mi, i dwóm innym kolegom, jakie mają fascynujący, ciekawy przypadek pacjentki, która przed kilkoma godzinami, właśnie przed dwoma godzinami chyba została trafiona centralnie przez samochód na jednej z ulic Lublina. No i z mocno poruchotanymi kośćmi, że tak powiem, jest pod ich opieką. Co oni tam mogą zrobić, jakieś to ciekawe, to i tamto.
pomyślałem sobie, że tej pacjentce, a zwłaszcza też i rodzinie tej pacjentki, no pewnie nie jest to tak, że tak powiem, fascynująco, znaczy nie jest to, ta sytuacja nie jest taka fascynująco ciekawa. Zresztą zgadzało się, bo pacjentka kilka godzin później zmarła. Ale rzeczywiście to bardzo wyraźnie jakby uświadamiało mi taką dwoistość patrzenia na chorobę. Bardzo często lekarz, widząc chorego pacjenta, fascynuje się przypadkiem. Mówi, jaki to ciekawy i fascynujący przypadek. Pacjent oczywiście patrzy na to zupełnie z innej perspektywy. Zresztą tak jak wspomniana pani doktor Tums, która nawet w tej książce, o której wspominałem, opisuje własne doświadczenia gdzieś tam na marginesie tych rozważań, ich można powiedzieć fenomenologicznych na zdrowie i chorobą. Generalnie nie ukrywa, że u niej rozpoznano stwardnienie rozsiane, no ale w pewnym momencie, kiedy ją tam diagnozowano, jeszcze ją diagnozowano, były pewne dolegliwości, które się nie mieszczą w ramach takiego klasycznego rozpoznania SM-u. Między innymi chodziło o dosyć istotne dolegliwości bólowe mięśni. Robiono jej tam biopsję mięśni, żeby też wykluczyć pierwotną miopatię. No i ona była troszkę zniecierpliwiona, że jednak no nie ma tego ostatecznego potwierdzenia, czy to jest stwardnienie rozsiane, czy nie. No i tak się dopytywała, co to może być tych swoich kolegów po fachu. No i jeden z nich powiedział w końcu, no och, coś, ona była taka rozczarowana, obolała, ale doktor, że tak powiem, optymistycznie, kolega po fachu powiedział, och, coś mamy. Wiemy teraz, że coś jest nie tak. To był cytat właśnie wyjęty z ust jej kolegi po fachu. Natomiast ona rzeczywiście podkreślała, że dla niej jako pacjentki wiedzieć, że coś jest nie tak, oznaczało posiadanie dotkliwej, ona to podkreśla, dotkliwej świadomości cielesnej dysfunkcji i dyskomfortu oraz niemożności wykonywania większości codziennych, zwyczajnych czynności. Dla lekarza wiedząc, że coś jest nie tak, oznaczało posiadać obiektywne potwierdzenie istniejących nieprawidłowości w badaniu histopatologicznym, bo to chodziło o tą biopsję mięśni szkieletowych, a dla niej oznaczało to zupełnie co innego. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o drogi doświadczenia lekarza i pacjenta w medycynie, one są rzeczywiście odmienne. To są jakby dwie drogi, które się splatają, bo lekarz chce pomóc pacjentowi i przez to osiągnąć sukces zawodowy, żeby mieć satysfakcję z wyleczenia, a przynajmniej ze zdiagnozowania, jeśli się wyleczyć nie da. Zwłaszcza jak to było w tym nihilizmie terapeutycznym w Wiedniu w XIX wieku, że tam głównie sukcesem było zdiagnozowanie, a nie wyleczenie. Zakładano, że wyleczyć się w większości chorób w ogóle nie da, więc nie ma nawet co się wysilać. No ale my dzisiaj dążymy do tego, żeby jednak wyleczyć, a nie tylko zdiagnozować. No teraz dla pacjenta sukces to jest zmaganie z chorobą, to jest powrót do sprawności, do kontrolowania własnego ciała. I chciałbym tak, żeby skonkretyzować to spojrzenie pani Tums, do którego się odwołuje, na chorobę w nurcie fenomenologicznym poczynione, to postaram się zacytować to, jak ona chorobę definiuje. No, pod wpływem właśnie też swoich doświadczeń, ale też odwołując się do Husserla i do Sartra się odwoływała. I do Jasnowskiej jeszcze. Tums uważała, że choroba jest to globalne poczucie zaburzenia obejmującego naruszenie ludzkiego ciała z jednoczesnym zakłóceniem własnego ja i odbierania świata oraz zmienioną relacją pomiędzy ciałem i własnym ja, manifestującą się poprzez obiektywizację i alienację względem swojego ciała. I rzeczywiście ona podaje konkretne przykłady, kiedy pacjent, cierpiąc na jakieś dane schorzenie, ma poczucie, takie dotkliwe poczucie alienacji jakiegoś obszaru
swojej cielesności. Rzeczywiście, no, tak jest, że człowiek, który sobie gdzieś tam biega, karierę robi naukową, zawodową, różną, inną taką, to jak na serce nie zachoruje, to nawet nie wie, gdzie to serce często leży, nie? No więc gdzieś pewnie w klatce piersiowej, a nie w głowie, ponieważ to różnie z tym bywa. Natomiast kiedy choruje i go tam to boli, serduszko, to już wie, że ono tutaj jest i ono staje się dla niego troszeczkę nie, takim obiektem, jak muszę powiedzieć, zewnętrznym, tak samo jak jest jak z chorą nogą, czy ręką, czy żołądkiem. To Sartre chyba dawał taki przykład odnośnie tego bólu żołądka, że jak żołądek boli, to człowiek wtedy wie, że ten żołądek jest i on staje się dla jego świadomości wtedy obcy. I jeżeli chodzi o tą definicję, definicję choroby, którą Pumps skonstruowała, to ona jakby ją rozwijając wskazuje na to, że choroba to dla pacjenta świadomość braku kontroli, braku panowania nad własnym ciałem i ta utrata panowania nad ciałem będąca dla zjawiska choroby czymś oczywistym jest również związana z zależnością od innych. W momencie, kiedy nie do końca panujemy nad naszą cielesnością, w sytuacji choroby, no, często stajemy przed koniecznością uzyskiwania pomocy, co też jakby jest rzeczą zupełnie inną niż było dotychczas. Też dlatego też pacjenci, osoby chore zwracają się do lekarza, żeby im pomógł. No i oczywiście wtedy jest ta asymetria, o której wspominałem na początku, lekarz, którego ta choroba bezpośrednio jakby jego cielesności nie dotyczy, jest na innym poziomie niż pacjent. To jest pewnego rodzaju asymetria. Pacjent jest tym chorym, a lekarz jest tym, który no, ma władzę nad pacjentem, nad chorobą. Dlatego też bardzo ważne jest to zaufanie do lekarza, bo jeżeli nie ma tego zaufania, no to bardzo często nie jest możliwa współpraca z pacjentem a lekarzem. I to jest jeszcze w ramach tej definicji zwraca uwagę na to, że choroba to jest nie tylko utrata panowania nad cielesnością, brak tej kontroli nad własnym ja, nad własnym tym ja, czy też zaburzenie relacji między moim ja a moim ciałem. Ale też choroba jest to pewnego rodzaju zmiana, można powiedzieć, czasoprzestrzenna dla pacjenta, bo też inaczej się w sytuacji choroby kształtuje jego przestrzeń życiowa i inaczej czas. Czas czasami się dłuży albo wyjątkowo szybko biegnie czas dla pacjenta w stanie choroby, ale też jeżeli chodzi o przestrzeń życiową, jest też inaczej. Człowiek zdrowy może więcej, może szybciej się przemieścić w danej jednostce czasu, a pacjent niestety nie. I jeżeli chodzi o przestrzeń życiową, akurat tutaj też można byłoby się odnieść jeszcze do takiego jednego przedstawiciela refleksji nad chorobą, czy też przedstawiciela filozofii medycyny, Fryderyka Sweneusa, który mówiąc o chorobie, odwołując się do Heideggera, akurat mówił, że choroba to poczucie nieswojości bycia w świecie, nie? Ale on raczej tą swoją koncepcję nieswojości bycia w świecie to odnosił bardziej do tych zaburzeń sfery psychicznej, a niekoniecznie do samej sfery somatycznej, nie? A pani Kay Toombs raczej mówiąc o chorobie, wkomponowując to własne doświadczenia choroby somatycznej, definiowała chorobę cielesną bardziej niż zaburzenia psychiczne. Generalnie no, moim zdaniem zasygnalizowanie pewnego rodzaju problemu, mógłbym go jeszcze troszkę rozwinąć, ale biorąc pod uwagę jednak ramy czasoprzestrzenne naszego spotkania, to może na takiej sygnalizacji problemu poprzestanę. Gdyby ktoś chciał z tej książki skorzystać, ja ją mam
bo ja nie ze sobą wisię, ale mam, to mogę udostępnić w razie czego. Dziękuję. Dziękujemy. Ja, idąc za logiką tutaj naszego panelu, muszę zadać pytanie, czyli powiedz Arku, jak wygląda twoje doświadczenie bycia pacjentem? Czy to, że jesteś lekarzem, to jakoś zmienia? Znaczy no, zmienia o tyle, że jak się ma większą wiedzę, to albo się człowiek bardziej boi, albo mniej, albo tak samo. No ale generalnie, jakbym wiedział, Andrzeju, że będziesz mnie pytał o to, czy się doświadczyło tego, co się mówi o tych doświadczeniach, to bym się jakiegoś pacjenta przyprowadził, który aktualnie się zmaga. To by było nawet takie bardzo żywe doświadczenie. Zresztą teraz to się rzadko praktykuje może, ale kiedyś to się praktykowało częściej w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych się w ogóle praktykuje, że się uczy studentów poprzez rozmowę, prezentację przypadków żywych, takich prawdziwych. Natomiast no, jeżeli chodzi o mnie jako pacjenta, w razie czego, to rzeczywiście zmienia wiedza, zmienia to, że wiemy, czego się spodziewać i czasami to, czego nie dopowie kolega czy koleżanka, to my jakoś tam to wiemy. Natomiast jak pacjentem jest człowiek, który nie ma jakiejś tam wiedzy medycznej, wykształcenie można medyczne mieć, a nie mieć wiedzy i odwrotnie, to często jeżeli się jemu czegoś nie dopowie, pewnych obaw się nie przezwycięży w sensie takiego dobrego kontaktu słownego, to jest czasami lęk, strach i czasami pojawiają się pewne takie no, wręcz zachowania, które mogą skłaniać do zerwania współpracy z lekarzem. Dlatego też ten kontakt słowny z lekarza z pacjentem jest bardzo ważny, żeby właściwie umieć słuchać, rozmawiać z pacjentem, informować o wszystkich rzeczach, które powinno się przekazać. Dobrze, dziękuję. I teraz pani doktor Anna Witewska-Młynarczyk, antropolożka, etnolożka, afiliowana przy Uniwersytecie Warszawskim, aczkolwiek mieszkająca w Lublinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Dziękuję moim przedmówcom za bardzo ciekawe i inspirujące wystąpienia. Myśląc o tytule tego panelu, doszłam do wniosku, że on doskonale nazywa to, co ja robię, dlatego że opisuje i analizuje właśnie drogi doświadczenia. I dzisiaj będę mówiła o konkretnym doświadczeniu antropologicznym, które jest doświadczeniem zarówno dla mnie, jako dla antropolożki. Z drugiej strony jest to praca, którą wykonuję nad drogami doświadczeń innych osób. Będę mówić o swoim projekcie badań Dziecko z ADHD, etnografia zaburzenia, które ma wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Nauki. I w tym projekcie patrzę właśnie na drogi doświadczenia, które nazywam procesem stawiania się dzieckiem z ADHD we współczesnej Polsce. W tym projekcie patrzę na biologiczność i cielesność, która jest osadzona w świecie społecznym i to, co interesuje mnie jako antropolożkę, są to społeczno-kulturowe procesy kształtowania, określania, porządkowania tego, co niepewne i co nienormatywne. I w tym procesie porządkowania i kształtowania w przypadku ADHD bardzo dużą rolę odgrywa wiedza i praktyka psychiatryczna. I to, na co chcę patrzeć, to jest to, w jaki sposób wpływa ona na doświadczenie, jak jest negocjowana w życiu codziennym w różnych przestrzeniach. Stąd jednym z celów jest opis sieci powiązań aktorów, instytucji, artefaktów, tego w jaki sposób produkowana jest wiedza i praktyka społeczna, która stabilizuje neurobiologiczny i genetyczny model objaśniający zachowania dzieci. Badanie etnograficzne jest dość specyficzną sytuacją, jest dość specyficznym rodzajem doświadczenia. Polega na doświadczeniu serii postępujących po sobie zdarzeń, coś to nazywam doświadczeniami etnograficznymi, w
których uczestniczę, a które pozwalają mi zrozumieć ludzi i ich konteksty. To badanie jest unikalne z tego względu, że badania etnograficzne mogą przybierać tyle form, ile jest etnografów i etnografów czy okoliczności. Moim zadaniem jest to, żeby być w naturalnie dziejących się sytuacjach życia społecznego, w miejscach, w których ludzie właśnie doświadczają. W jaki sposób patrzę na choroby czy na zaburzenie? Zaburzenie w mojej pracy jest czymś, co ustanawiane jest i konstytuowane w toku praktyki społecznej, szczególnie tam, gdzie w grę wchodzi określenie normy. Dlatego patrzę na praktyki życia codziennego i na to, w jaki sposób norma określona jest przez działanie. Pytania, jakie sobie stawiam, to to, kto, kiedy i jak tego dokonuje. I tutaj patrzę na różnie usytuowanych ludzi, przedmioty, maszyny, idee, budynki z własną historią i zastanawiam się, w jaki sposób porządkują one doświadczenie i jakie drogi doświadczenia umożliwiają. ADHD widzę jako osadzone w świecie materialnym i kulturowym doświadczenie, które kształtowane jest przez działania na przykład rodziców, nauczycieli, lekarzy, psychologów, rówieśników, ale też przekazy medialne, naukowców, książki, leki, same dzieci, ale także szersze struktury. Interesują mnie instytucje, dyskursy profesjonalne, przestrzenie i sposoby porządkowania tego, co niestabilne i nienormatywne w świecie dziecka. I w tych badaniach patrzę na postępujący proces stabilizacji, na przykład w postaci powstawania i ugruntowywania schematycznej ścieżki diagnostycznej. Te procesy stabilizacji widać też na przykład w praktykach postdiagnostycznych. Patrząc na te praktyki w działaniu, można zobaczyć, w jaki sposób dochodzi do rozwijania, stabilizacji określonych stylów myślenia o dziecku i jego zachowaniach. Można zobaczyć rozprzestrzenianie się praktyk i technik porządkowania tego, co nienormatywne, ich taką ścieżkę wyjścia poza przestrzenie medyczne, w stronę przestrzeni niemedycznych, takich jak dom czy szkoła. No i najprostszym przykładem jest tutaj taka praktyka klasyfikacji jak nazywanie, tworzenie takich definicji jak tutaj na przykład umiarkowane ADHD czy ciężkie ADHD, ale oczywiście są tutaj bardziej rozbudowane praktyki interwencji czy pracy nad formami pomocy. Procesy diagnostyczne, które rozumiem jako psytechnologię, są częścią takiej szerszej infrastruktury, w której realizowane jest indywidualne doświadczenie. Infrastruktura ta budowana jest w czasie historycznym, znajduje się w określonej lokalności, budowana jest kolektywnym wysiłkiem, też rozgrywa się pomiędzy wymiarem globalnym i lokalnym. Jest ona dość szeroka, ja nie będę jej omawiać. Przykładem jest gabinet psychiatryczny, który jednocześnie jest formą zastaną, ale jednocześnie taką, która ulega transformacjom, na przykład wraz ze zmianami ustrojowymi pojawia się koncept gabinetu prywatnego, w którym bardziej wyrazisty jest neoliberalny dyskurs oparty o logikę wyboru, w której pacjent jawi się jako konsument, dochodzi do większej indywidualizacji odpowiedzialności za zdrowie. Te przemiany mają wpływ na to, w jaki sposób układają się struktury oczekiwań czy dynamika diagnostyczna. W przestrzeni gabinetu mamy również użycie globalnych technologii psychiatrycznych, które również zmieniają się w czasie. Przykładem jest tutaj chociażby DSM, którego ostatnia wersja też prowadzę do gabinetu psychiatrycznego element nowego stylu myślenia, może niekoniecznie nowego, ale jasno sformułowanego, w którym mamy koncentrację na symptomach, prymat myślenia biologicznego. Innym czynnikiem, który zmienia w jakiś sposób te działania i to, co się dzieje, w jaki sposób konstytuowana jest
choroba czy zaburzenie w gabinecie psychiatrycznym to chociażby rewolucja farmakologiczna, pojawienie się nowych leków. Ale tak jak powiedziałam, nie będę tego bardzo bardziej rozbudowany sposób omawiać. Ponieważ jako antropolożka chcę jednak wyeksponować w tym referacie choć jedną drogę doświadczenia, która choć niemożliwa do powielenia, tak naprawdę jej życie powoduje trwanie i stabilizację tych form, które nazywam infrastrukturą. I jest to droga doświadczenia Leo, który jest 9-letnim chłopcem, chodzi do szkoły publicznej polskiej i ma diagnozę ADHD. Praktyki definiowania, nazywania i rejestrowania odmienności Leo zaczęły się w taki bardziej wyrazisty sposób w przedszkolu. Tutaj cytuję mamę. W przedszkolu zaczął przeszkadzać innym dzieciom, popychać je, bić je, był niegrzeczny, nie chciał siedzieć, rysować, wychodził za linię. Działania, które były podejmowane tutaj, to na przykład badania pedagogiczne i psychologiczne. Dziecko zostało naznaczone jako należące do grupy ryzyka, wymagające pewnych kroków prewencyjnych, wsparcia. Brakowało tu jasnej diagnozy, ale już na tym etapie dochodziło do wyprodukowania konkretnych dokumentów w postaci opinii, które nie były w posiadaniu tylko i wyłącznie rodziców, ale można powiedzieć, że krążyły w przestrzeni publicznej. Drugim etapem jest szkoła. Tutaj cytat mamy, zaczęłam szukać, jak to się wszystko zaczęło, bo byłam coraz bardziej zdenerwowana, nie dawałam rady. Bo ciągle słyszałam, że on nie chce się uczyć, że nie pracuje tak jak trzeba, że nie chce wykonywać poleceń. Tutaj również zostały podjęte kolejne działania. Nastąpiła wizyta u doktor psychiatrii, która zna matkę. Ta dokonała wstępnej diagnozy ADHD. Jednocześnie wskazała psychiatrę dziecięcego, dokonując tak jakby strukturalnego rozgraniczenia tego terapii matki i terapii dziecka, które mają odgrywać się w różnych przestrzeniach. Te podmioty mają być pod opieką różnych specjalistów. Kolejne działanie, jakie zostało podjęte, to wizyta u psychiatry dziecięcego. Rozpoczął się proces diagnozy, który tak naprawdę był dość rozczłonkowany. Oznaczał wizytę u różnych specjalistów, ale ostatnim, najsilniejszym głosem w tym doświadczeniu diagnostycznym był psychiatra dziecięcy. To psychiatra dziecięcy jest tym autorytatywnym głosem, który wymawia diagnozę, która ma określone skutki w życiu społecznym. Jednocześnie psychiatra decyduje o wsparciu farmakologicznym dla Leo. To, co w tym badaniu jest dla mnie ważne, to jest spojrzenie na konkretną konstelację rodzinną. Pracując z konkretnymi rodzinami, patrzę na dynamikę procesów, które zachodzą w rodzinie, na wzajemne wpływanie i relacyjność podmiotów. Jednocześnie podkreślam, że wszystkie podmioty zaangażowane są sprawcze. Próbuję patrzeć na to, jakie mają pozycje, jakie zasoby. Sprawczość w moim wyobrażeniu tej sytuacji charakteryzuje również przedmioty i infrastrukturę. Krótko scharakteryzuję tą konstelację rodzinną. Tutaj mama jest obecnie osobą niepracującą, zarządzającą procesem diagnozy. ADHD i farmakoterapię można traktować jako jej kapitał do odgrywania pożądanej roli społecznej. W takim backstage'u natomiast widać duże obciążenie winą i próby racjonalizacji, na przykład takie łatwe wchodzenie w dyskurs o genach, który ma wskazać na pewną logiczną linię temporalną i podobieństwo pomiędzy jej doświadczeniami i doświadczeniami dziecka.
Mama ma duże przywiązanie do osiągnięć szkolnych i chęć bycia lepszym. Tata z kolei jest osobą pasywną w relacji, dużo pracuje. Obwinia matkę za niepowodzenia dziecka, ale nie przyjmuje tej ramy wyjaśniającej ADHD do interpretacji zachowań Leo. Jednocześnie nie kontestując w sposób otwarty, może raczej nie blokując praktyk wokół ADHD, takich jak na przykład farmakoterapia, można powiedzieć, że pasywnie wątpi. Uważa, że matka powinna leczyć się psychiatrycznie. Leo z kolei jest osobą wycofaną, jest dzieckiem niepodporządkowanym, silnie przeżywającym konflikty rodziców, szukającym odpowiedzi, akceptacji i rozgrywającym wiele rzeczy pomiędzy dorosłymi. W tej układance jest dużo więcej klocków, tutaj powiem tylko o wybranych. Nauczycielka Leo uważa, że Leo jest chłopcem przeciętnie zdolnym, ale normalnym. Przyjęła diagnozę, natomiast nie widzi konieczności jakby stosowania czy brania jej pod uwagę w swojej pracy. Psychiatra pragnie wesprzeć zaangażowaną matkę, koncentruje tutaj swoje działania na dziecku. Jednocześnie jest to jasne rozgraniczenie tego, kto się zajmuje dobrostanem matki, kto się zajmuje dobrostanem dziecka. Matka ma szukać pomocy u swojego psychiatry. Z kolei ojciec jest nieobecny w procesie terapeutycznym i też nie stawia się tutaj pytań o jego obecność. Poradni i specjaliści, z którymi ta rodzina ma styczność, proponują różne sposoby pracy z dzieckiem, koncentrują się strukturalnie i faktycznie w swoich praktykach na dziecku. Często są to takie praktyki jeden na jeden, ekspert dziecko. I przy pracy nad ADHD ważne jest dla mnie też rozpoznanie tego, co się dzieje w grupie rówieśniczej. I tutaj w klasie Leo jest brak bądź bardzo mała wiedza o zaburzeniu. Tutaj umieściłam cytaty dzieci, które coś napisały na temat ADHD, natomiast była to zdecydowana mniejszość. Przykładowe ADHD to, że ktoś wariuje. W klasie dzieci też nie mają pojęcia o diagnozie Leo, nie identyfikują Leo jako dziecko z ADHD. Ale jednocześnie należy podkreślić, że w bardzo jasny sposób dzieci rozumieją sytuację łamania normy i Leo nie wyróżnia się na tle klasy. Akty łamania norm przez Leo tak naprawdę eksponują tylko koledzy z tego, co nazywam wrogą frakcją, czyli jego klasowi wrogowie, ale Leo również jest w pewnej grupie klasowych wrogów. Nie jest samotny. Kluczowym w drodze doświadczania przez dziecko ADHD wydaje mi się dostęp do pojęcia ADHD i to, czy dziecko dysponuje tym pojęciem, czy może go używać jako zasobu w relacjach, czy też w budowaniu własnej tożsamości. Jeżeli chodzi o Leo, to spróbuję to opisać cytatami mamy i taty. Mama. Może gdzieś słyszał, bo kiedyś mi coś tam powiedział, że nie mówię od razu, że on ma ADHD, tylko że pytał się, co to jest ADHD. I nie, Leo, to taki skrót, nieważny, nie? Gdzieś ominęłam to po prostu bokiem. Nie mówimy mu, że ma ADHD, bo boimy się, że gdyby wiedział, to by to wykorzystywał. Nie zrobię czegoś, bo mam ADHD. Tata. Czasem pyta, czy ja jestem chory, bo jak na przykład coś źle zrobi, jestem psychiczny, mówi, jestem głupi. Tak więc Leo odkrywa inność, podsłuchując rozmowy dorosłych i patrząc na, czy uczestnicząc w praktykach codziennych, na przykład mierzenia ciśnienia, które konfrontuje w klasie, opowiada o tym, wzbudza tą historią o mierzeniu ciśnienia duże zainteresowanie.
i szuka tej odpowiedzi też dlatego, że nie może skonfrontować tych praktyk i znaleźć znaczenia dla nich w bezpośredniej rozmowie czy kontakcie z rodzicami. Leon na przykład rejestruje to, że regularnie przyjmuje tabletki na myślenie i reaguje podejrzliwie, gdy nie dostanie takiej tabletki. Jednocześnie nie dysponuje on pojęciem ADHD, nie może go używać jako zasobu w relacjach czy do budowania własnej tożsamości. Nazywanie i zarządzanie zachowaniami Leo można zobaczyć też w sposobach organizacji przestrzeni dnia w zmaterializowanych i udomowionych formach psytechnologii, które mama Leo tworzy na podstawie poradników dla rodziców dzieci z ADHD. Na koniec, aby uwypuklić dynamizm drogi doświadczenia ADHD poprzecinanej różnymi doświadczeniami, opowiem o przykładowym, wydawałoby się mało znaczącym wydarzeniu, które uważam jest wyrazem naładowanego afektem procesu ustalania granic normy i tego, co nienormatywne w toku codziennych interakcji. Wydarzenie ma miejsce w szkole. Kontekst jest taki, że Piotrek, Marek i Adrian dokuczają Leo w szkole. To są ci chłopcy, którzy są w innej frakcji. Dochodzi do tego, że Marek wykręca Leo rękę na świetlicy. Leo płacze w domu i skarży się. Mama Leo dzwoni do rodziców każdego z chłopców i rozmawia na temat tej sytuacji. Kluczowa tutaj w tym procesie jest rozmowa mamy Leo i mamy Piotrka. Mama Piotrka nazywa Leo dzieckiem nadpobudliwym, które powinno być w szkole specjalnej, a jego mama określa jako osobę z problemami psychicznymi. W tej sytuacji ADHD staje się atakiem, wyzwiskiem. Zakreślona zostaje norma, że ADHD przynależy do szkoły specjalnej. Jakiś czas po tej rozmowie dochodzi do konfrontacji w szkole. Rodzice wszystkich chłopców i wychowawczyni spotykają się. Jednocześnie w tym spotkaniu brakuje ADHD. Rama ADHD nie zostaje użyta. I właśnie przez to ominięcie akt nieużycia tej ramy możemy powiedzieć, że obroniona została norma, czy ustalona została norma, że ADHD należy do szkoły normalnej i stało się to właśnie dzięki strukturalnej pozycji w hierarchii społecznej nauczyciela. Chcę podsumować charakter drogi doświadczenia ADHD w ujęciu antropologicznym. Chciałam powiedzieć, że ta droga jest otwarta, koniecznie otwarta, że jest w trakcie i w ruchu. Na kształt tej drogi wpływ mają uwarunkowania historyczne i kulturowe. Infrastruktura, o której powiedziałam, kształtują ją również różne konfiguracje. Doświadczenie ADHD formowane jest w toku praktyki społecznej. Ta droga jest procesem, jest naznaczona wydarzeniami, dzieje się i nabiera kształtu w toku interakcji, które są osadzone w materialnym świecie. I implikuje ta droga wiele negocjacji, zarówno w przestrzeniach medycznych, jak i poza tymi przestrzeniami. I w dużej mierze droga ta jest silnie nazwana afektem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jesteśmy dosyć dużym niedoczasie. Ja tylko powiedzieć, że w następnym panelu jednego panelisty nie będzie, to może na obiad może zdążymy. I ja tylko mam tylko, chcę tylko jedną rzecz, żeby pani powiedziała. Pani prowadzi warsztaty. Już nikt się nie zapisze, ale niech pani to powie, dlaczego, czego mają żałować tutaj uczestnicy konferencji, nie będąc na warsztatach.
warsztaty będą dotyczyć autoetnografii i psychiatrii. Zadamy sobie tam takie pytania, w jaki sposób ta dość charakterystyczna i specyficzna metoda pracy nad własnym doświadczeniem w poszukiwaniu tego, co kulturowe, społeczne, może pomóc zrozumieć to doświadczenie, ale jednocześnie może się zamienić w ważny głos w debacie publicznej na przykład. A pani prowadzi badania terenowe na własnych cudzych dzieciach? Nie wiem, niestety czy niestety moje dzieci nie mają diagnozy ADHD. Czy warsztatów też nie mają ADHD? Warsztaty nie będą na temat ADHD. Właśnie, więc metodologia jest uniwersalna. No to jest tak właśnie, że będąc antropologiem nie da się nie pracować z sobą i nie da się nie rozumieć świata w oderwaniu od własnego doświadczenia. Także to, że jestem matką i że mam dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w dużej mierze pomaga mi tak jakby wypracować większą wrażliwość na pewne sytuacje, lepiej rozumieć kontekst. Przypuszczam jednak, że też przeszkadza w różny sposób, także to będzie moim zadaniem, żeby przeanalizować te wszystkie kwestie w pracy, którą będę pisać. Dobrze, dziękuję Państwu. Teraz mamy 20 minut przerwy.